Siema, jestem Marek, witam was na nowym kanale i chciałbym poprosić was o to, abyście zasubskrybowali ten kanał, bo prawdopodobnie tego nie robicie, gdyż jest to zupełnie nowy kanał. Na dole znajduje się czerwony przycisk, kliknijcie go, żeby zasubskrybować ten kanał, ponieważ na milion subskrypcji na tym kanale przygotowałem coś specjalnego. Mam nadzieję, że szybko wbijemy te milion subskrypcji. Chciałbym, żeby wbić to w 1, 2, 3 dni max. I wtedy na milion subskrypcji, tak jak już mówiłem, przygotuję coś, czego nikt by się nie spodziewał, a mianowicie wydam swoją piosenkę Disco Polo wraz z teledyskiem. Także koniecznie zasubskrybujcie ten nowy kanał. Na dole znajduje się czerwony przycisk. Muszę jeszcze powiedzieć o tym, jak to się stało, że kanał został usunięty. W tym filmie poruszę kwestie, jakie były przyczyny, no oraz w jaki sposób to się stało. A więc tak, YouTube ma swój system ostrzeżeń. System ostrzeżeń ma cztery poziomy ostrzeżeń. No i na nasz kanał zostały nałożone, na kanał Lord Crushville zostały nałożone 3 ostrzeżenia. YouTube wybrał sobie 3 filmy, bodajże były to 24 godziny w slajmie, prank na kamerzyście i szoferze i kamerzysta zgadza się na wszystko. I właśnie nałożyli na te filmy ostrzeżenia i zablokowali możliwość publikacji na kanale Lord Crushville na miesiąc albo 3 miesiące. No i właśnie ja stwierdziłem, że nie, po prostu... Marek, jeszcze chcieliśmy ratować ten kanał i usunęliśmy wszystkie filmy, no ale po prostu po usunięciu wszystkich filmów... No... stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Że nie ma sensu, że lepiej działać od razu i założyć nowy kanał, za nim czekać, aż prawdopodobnie można było jeszcze ratować, jak były 2 ostrzeżenia, ale 3, no to już jest pozamiatane. Jutro by był zamknięty kanał, nie ma co się oszukiwać, bo YouTube codziennie nakładał ostrzeżenia i jutro by było 4 i kanał by zupełnie byłby usunięty. Dlatego ja to troszkę wyprzedziłem, żeby zacząć szybciej prowadzić nowy kanał, żeby nie było sytuacji, ej, gdzie Crushville jest dzisiaj film, to macie odpowiedź. Jest nowy kanał. Bo wiele osób też oskarża nas, że to jest ustawione tło to, żeby wbić subskrypcję. Nie jest ustawione absolutnie, jeżeli ktoś jakimś cudem... Nie, z ręką na sercu, ja przysięgam na Boga, na wszystko, co chcecie, to nie jest ustawione, tego kanału już nie będzie. Przysięgam to na Boga w tym miejscu, tego kanału, bo ja wiem, że wy możecie w to nie wierzyć, bo robiliśmy już takie śmieszki sobie wcześniej, które no były śmieszne po prostu. I możecie sobie myśleć w tym momencie, że teraz sobie śmieszkujemy znowu, ale nie. Teraz to nie jest żart. Kanał naprawdę został usunięty, ale nie został usunięty przez YouTube'a, tylko został usunięty przez nas ze względu na to, że i tak zostałby usunięty przez YouTube'a. Rozumiecie powagę po prostu sytuacji. Oni i tak to by usunęli. Po prostu nie warto było czekać, tylko działać od razu. A jeżeli nadal ktoś nie wierzy, to szukajcie sobie na fanpage'u czy gdzieś linki do filmów 24 godziny w slajmie i do tych pozostałych 2, o których mówiłem przed chwilą i tam będzie właśnie, że filmy zostały usunięte z powodu naruszenia wytycznych dla społeczności YouTube. Aha, jeszcze nie chodzi o to, żeby opisali, że twarz kamerzysty, że nie chcemy pokazać twarzy. A, no to jeżeli chodzi o przyrost na starym kanale, tam było w momencie zamknięcia 2 750 000, coś takiego i tak byście nie wbili przed premierą płyty, także twarz kamerzysty będzie na płycie i po prostu nic nie zarzucajcie, bo i tak by nie było 3 milionów przed premierą płyty. Co do sposobu usunięcia kanału, wszystko zostało powiedziane? No chyba tak. Tak. Po prostu ostrzeżenia i kanał. I tak kanał był zablokowany. No był zablokowany na 3 miesiące, bez sensu, nic nie można by było publikować. Tak. Dalej, przejdźmy do przyczyny tych ostrzeżeń, bo YouTube za darmo nie nakłada. No w zasadzie tutaj troszeczkę za darmo nałożył, bo zaczęli wyszukiwać się czegokolwiek w naszych starych filmach, nawet sprzed roku. Dwa filmy sprzed roku zostały usunięte i zostały nałożone ostrzeżenia. A to dlatego, że zaczęła się afera po opublikowaniu filmu pod tytułem Oceniam pośladki przypadkowych dziewczyn spotkanych w parku. Opublikowałem film, dawaliście tam łapki w górę, komentowaliście, oglądaliście, śmialiście się zapewne z tego filmu i wszystko było w porządku, film urósł sobie do 1 000 000 wyświetleń, ale filmem zainteresowała się pewna organizacja z... Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Dokładnie. Fanpage na Facebooku chyba. Właśnie, oni prowadzą fanpage na Facebooku i zrobili wielką aferę z tego filmu. Oskarżyli mnie o to, że jestem pedofilem, że robię pornografię dziecięcą, że zmuszam dzieci do
Marek, mogę? Zanim ty powiesz swoją rzecz, to ja bym chciał nadmienić, że ten fanpage powstał tylko i wyłącznie w celu zarabiania pieniędzy na dużych twórcach i doszukiwania się w tym jakichś przestępstw, żeby po prostu nadmuchać całą sprawę przez media, żeby zdobyć sławę, tak? Tak, bo mniej więcej to wygląda tak, że jest jeden post o jakimś celebrycie, który tam sobie coś zrobi, nie wiadomo co, no a drugi post jest o tym, że ktoś napisał negatywny komentarz na Facebooku. Tak, tak, tak. I na tym polega ta cała organizacja. I oni wysyłają pismo na policję. Dokładnie. I oni w komentarzach mają przypięte informacje, że możecie darowiznę na ich konto wysyłać, jeżeli chcecie pomagać w byciu bezpiecznym w Polsce, tak? Tak, w internecie. W internecie. I warto też nadmienić, że prezes... O prezesie, tak, tak, tak. Że prezes, były prezes spółki. Tak? To jest spółka? Nie wiem, no organizacja, fundacja. Organizacja, fundacja, jak zwał, tak zwał. Były prezes organizacji został skazany prawomocnie 2 lata za oszustwa, tak? Bankowe, jakieś tam inne oszustwa. W każdym razie ja wiem, po co powstała ta organizacja. Nie mogę tego powiedzieć wprost, ale skoro prezes dopuszczał się już wcześniej oszustw, no to... To chyba coś jest nie tak. No. To chyba coś jest nie tak i chyba każda logiczna, myśląca osoba może się domyślać, po co powstała ta organizacja i w jakich celach powstała ta organizacja. Widać to zresztą po sposobie prowadzenia tego fanpage'a, jak już przed chwilą mówiłem. Dokładnie. Jeden post o celebrycie, jeden post o negatywnym komentarzu. Ale media, jak to media, nie zweryfikują informacji. Tylko podłapały szybciutko. No, yes. Podłapali to. Chciałem nagrać śmieszny filmik. Myślę, że każda, chociażby troszeczkę myśląca osoba, wchodząc na taki film, ogarnie, że to jest robione pod show. To jest robione po to, żeby się śmiać. Myślicie, że ja normalnie chodzę do parku oceniać tyłki dziewczyn? Nie, ja to zrobiłem tylko i wyłącznie pod film. Każdy zdaje sobie z tego sprawę, że to jest żart. My wszyscy tutaj zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest żart. Wy zdajecie sobie z tego sprawę, że to jest żart. Mój brat, ja, te dziewczyny, które były na filmie, zdają sobie sprawę z tego, że to jest żart. No ale oczywiście taka organizacja musi manipulować faktami i uznali, że to jest na serio. Chociaż nie wiem jak bardzo trzeba być ograniczonym umysłowo, żeby wziąć taki rzecz na serio. Ale no widzisz, chyba no, bardzo. Duży kanał i media to chciały wykorzystać dla siebie, tak? Żeby tak, urosnąć na zasięgi. To jest wiadomo, to jest czysty biznes. No tutaj nie ma miejsca na skrupuły. To jest albo zniszczymy ich, albo oni zniszczą nas. No, to jest to działa na takiej zasadzie. Chcieli nas po prostu zniszczyć, chcieli zniszczyć kanał, no i w sumie im się wybić. To po części udało. Ponieważ... No ale teraz też mają szarganą reputację, bo każdy zweryfikuje, kto był prezesem, tak? Kto był prezesem tej spółki i w jakich celach powstała ta organizacja. Jak można nie odróżniać fikcji od rzeczywistości? Ludzie, czy aktor, który gra w filmie, nie wiem, czy u Patryka Wegi, czy w innych super polskich filmach i tam są piłowane zęby, łamane ręce, wycinane narządy, to czy, nie wiem, to trzeba również zgłaszać do prokuratury, że tam mogło dojść do przestępstwa? Albo, według nich tak. Albo posłuchaj, no w szkole, na przykład załóżmy jakiś odcinek serialu. Jest chłopczyk, no i jest molestowany przez pedofila. Tak, w serialu. W serialu, no, jest molestowany. Gdzie odgrywana jest rola. Tak, jest odgrywana rola. Czy ktoś zarzuci temu aktorowi, że on został, że molestował dziecko? Nie, no pewnie powinni od razu, wiesz co, zgłosić to do prokuratury, bo to jest, wiesz, poza planem normalnie też na pewno pedofil, nie? No, a tutaj planem, no, to właśnie zrobili i później zaczęła się cała aferka z różnymi stronami, z wiadomościami. Chwytliwe tytuły. Kruszwil skazany na 15 lat. Kruszwil idzie do więzienia. Kruszwil w areszcie. Kruszwil pedofil. Kruszwil molestował. Kruszwil wykorzystuje seksualnie dzieci. No i bum, wszędzie to nagle było. To już warto powiedzieć o tym, że nawet nie zdajecie sobie sprawy, ja już kiedyś o tym mówiłem na Instastory, jak łatwo jest zniszczyć drugiego człowieka i nie zdajecie sobie sprawy, jak na przykład Mark odczuwa te wszystkie tytuły w no nagłówki. Ja chyba nawet za bardzo. Ale na co dzień, bo to jest chora sytuacja i o tym Marek już warto powiedzieć. Co się stało to ostatnio. Nie ma co się ukrywać z tym. I to nie jeden raz. W sumie rzeczywiście miałem w planach to powiedzieć, co się stało. No nie ma co się ukrywać, bo no to jest chore, nie? I skandaliczne. Trochę rzeczywiście powinienem się tego wstydzić, ale no cóż, sytuacja tego wymaga. Powinni się po prostu za to wstydzić i dziennikarze z tej fundacji. No po prostu usłyszałem pedofil, dostałem w ryja. Tyle.
No i to nie była jedna sytuacja. I to nie była jedna sytuacja, tak? Wyobraźcie sobie... To była akurat jedna sytuacja, jeżeli chodzi o aferę z pedofilem. Tak. A jeszcze wcześniej miałem 3 sytuacje, bo ogólnie w karierze YouTube. Jedna najprawdopodobniej po aferze Uwaga TVN. Usłyszałem od typa, że co ty tam z tymi ludźmi robisz, bo chodziło właśnie o te challenge, na które wszyscy się dobrowolnie zgadzali i wiedzieli, że to będzie śmieszne i też robili to z uśmiechem dla beczki tak zwane. Kto najdłużej będzie na drzewie wygrywa 5000 zł, no i też za to dostałem, no i jeszcze 2 razy wcześniej, a to już było jakiś czas temu, no i powinni się wstydzić dziennikarze, że doprowadzają do tego, że ja muszę dostawać po mordzie, a oni sobie po prostu koszą na mnie siano. Tak, dokładnie. Tak, i robią zasięgi. To jest chore. To jest chora sytuacja. Naprawdę. Nie zdajcie sobie sprawy. Idziecie sobie na mieście, czy po mieście z dziewczyną, a nagle ktoś do was podbiega i wyzywa was od pedofilii i uderza w twarz. Nawet nie pedofilii. Przed tym nawet była akcja, jak wyzywali nas na ulicy. No, a dokładnie. Co dopiero teraz? Gdy Marek jest oskarżany o pedofilię. Jestem wszędzie w internecie jako pedofil. No i co osoba, która mnie wcześniej nie znała kanału, może sobie o mnie pomyśleć? Pedofil, to trzeba go zabić, bo tylko jeżeli ktoś nie rozgranicza fikcji i rzeczywistości. No dokładnie. To są żarty. My robimy sobie żarty. Ja naprawdę nie chodzę normalnie po parku i nie patrzę się dziewczynom w tyłek. Ja to zrobiłem pod film i każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to są żarty. Robert, mój brat, też zdaje sobie z tego sprawę, że to jest żart i nie wiem, czy to jest tak wielkiego, że zrobiliśmy sobie malutkie show i złapał dziewczynę za tyłek, to jest powód, żeby wyzywać mnie od pedofilii, to jest powód, żeby mnie teraz ludzie bili na ulicy, bez jaj, to jest powód, żeby usuwać kanał, na który pracowaliśmy wszyscy 2 lata. Ale Marek, wiesz co jest najgorsze, że właśnie to oni psują psychikę takiego dziecka, dziecka, bo ile on ma lat, 12? 10? No Robert też to strasznie przeżywa. No. Chodzi o to, że niszczą psychikę takiego dziecka, bo takie dziecko myśli, że nic nie zrobiło. Ono to traktowało jako zabawę, a oni w tym doszukują się... jakichś poważnych przestępstw. Nie, od podtekstu seksualnego, molestowania jakiegoś. To w ogóle jest okropne. To brzydko brzmi, nie? To, co oni zrobili, to jest po prostu okropne. Mój brat zawsze bardzo się cieszył, kiedy nagrywaliśmy te filmy. Tak, no zawsze miał, że tak powiem, parcie na tą sławę. Zawsze lubił kamerę, dlatego był tutaj, ale już chyba do nas nie wróci po tej akcji. Sztuki teatralnej nie chciał chodzić. No, ma taką zajawkę. Może czasami zdarzyło mu się używać, nie wiem, delikatnie mocniejszych słów, ale to wszystko było naprawdę... Na filmach też dzieci przeklinają, no nie? Tak, tylko że to nie było jakieś, wiesz, tam nie było przekleństw takich typowych w języku polskim, jakie są przekleństwa, tylko wiesz, jakieś takie wulgarne bardziej wyrazy, gdzie to naprawdę były takie drobnostki w porównaniu do tego, co się dzieje czasami w telewizji, tak? Czy w różnych serialach. No nie ma co porównywać w ogóle. Także... No i mniej więcej to wszystko jest robione po prostu, żeby było ciekawie na filmach. No i po prostu trzeba przyznać, że dobrze odegrał swoją rolę. No, no skoro, na pewno. Skoro w taki sposób to zostało potraktowane, a nie inny, no to... To tylko szapoba dla Roberta, że tak super zagrał. No ale no już chyba do nas nie wróci. No i w ogóle chyba... Zepsuliście raczej... troszkę też dzieciakowi psychikę, na pewno. Wszystkie te media, które to opisywały. On się super cieszył, podchodzili do niego w szkole po autografy, robili sobie z nim zdjęcia, a teraz ma doła. Że jakieś oskarżenia seksualne. I on na nawet brata. Nie wie, co to znaczy, nie? Bo dokładnie. To jest 12-letnie dziecko, on nawet nie wie, co to znaczy. Jeszcze na brata takie rzeczy. To jest w ogóle kompletnie. Nie, no on wie, co to znaczy, ale. Znaczy, no nie do końca, no Marek, no nie oszukujmy się, no w tym wieku. No nie oszukujmy się do końca, nie masz jeszcze tej pełnej świadomości tego. Dobrze, ja myślę, że już warto kończyć. Myślę, ale że wszystko zostało po prostu najważniejsze, że wszyscy normalni ludzie rozumieją, że to jest żart. Tak, i trzeba nauczyć tych starych ludzi internetu chyba, bo oglądają seriale, a nie rozumieją, że w internecie jest tak samo jak w serialach. No. Tak, no i właśnie takie magazyny, fundacje manipulują ludźmi średniego wieku, czy też starszymi i pokazują YouTube w złym świetle, a tutaj też się robi show jak w telewizji. A my nie mamy nic do YouTube'a, nie? No to jest normalne, że oni po prostu nie chcieli iść na YouTube zareagował wizerunku. Na... Dokładnie, no dobrze zareagowali, tak? Bo to jest platforma, która gdzieś tam ma reklamodawców. I to oni dostali rikoszetem, jakby nie patrzeć. No dokładnie, no ma oni swój wizerunek. Oni dostali rikoszetem ze względu na to, że opisali to w taki, a nie inny sposób. No i starsi ludzie się oburzyli, dlatego mam nadzieję, że osoby, które wcześniej na mnie najeżdżały, że jestem pedofilem, po obejrzeniu tego filmu przemyślą to wszystko jeszcze raz. No i mam nadzieję, że zmienicie nastawienie i zaczniecie
postrzegać ten kanał jako rozrywka, jako show. Tutaj mało co bierze się na poważnie. Dlatego koniecznie udostępnijcie ten film dalej, bo zależy nam, żeby dotarł do jak największej publiki. No chciałbym ocieplić swój wizerunek trochę wśród tych starszych osób, żeby nie dostać jeszcze raz. I w końcu ja mam nadzieję, że ludzie zaczniecie rozróżniać, bo to naprawdę nie jest ciężkie, to widać. To jest naprawdę widać gołym okiem. Zacznijcie rozróżniać fikcję i rzeczywistość. Fikcja, rzeczywistość. My również nie pobieramy żadnych zachowań rasistowskich, żadnego alkoholizmu, żadnych narkotyków. My nie jesteśmy od tego, żeby nakłaniać dzieci do tego wszystkie tak jak w przypadku, sytuacje. Tak jak w przypadku Nocy u Geja. Uznali to, że to jest prześladowanie... Tak, na tle, tak, na tle pociągu, że, tak, seksualnego, tak, czy coś takiego. Pociągu. A ten chłopak dobrze się bawił nagrywając. No, on też odgrywał swoją świetną rolę. No. Świetnie odegrał swoją rolę. Wszystko było super. Tylko to media to pompują, bo to jest pełna nieakceptacja do odgrywania roli. Oni się czują urażeni, nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo dlaczego. To jest tylko aktorstwo. Ludzie. Dokładnie. A co, trzeba pogratulować dobrych technik manipulacji. I nam aktorstwa. Aktorstwo widocznie jest na tak wysokim poziomie, że nie jesteś w stanie rozróżnić, czy to jest fikcja, czy rzeczywistość. Tak. Nie no, jeżeli rzeczywiście coś trzeba tam przeaktorzyć, to będę teraz obniżał poziom, bo nie chcę mieć po prostu już takich nieprzyjemnych sytuacji. Także wszystkie propozycje aktorstwa do filmów jak zapraszamy. Jak widać, już nie możemy tworzyć stricte takiego typu materiału. Tak, tak, tego co chcieliśmy, tego co cały czas robiliśmy. Bo na aktorstwo, no przykro nam, ale no po prostu jest uznawane jako prawda i... A na to wszystko mamy już zajebisty pomysł. Może będzie delikatnie inny content, ale na pewno... Ale nie używaj takich wulgarnych słów, bo jeszcze wiesz, ktoś zgłosi. Gdzieś. Nie, no dobra, już nie przesadzajmy. Myślimy nad delikatną zmianą kontentu. Na pewno wam się spodoba. Zasubskrybujcie ten kanał. No, na pewno do zobaczenia państwu. Na pewno nie można już robić takich filmów, Marek, bo... Hardcore. Jak widać, nie ma akceptacji społeczeństwa.